Proszę Państwa, witam wszystkich Państwa radnych. Stwierdzam Radę Mocno Ziobra i otwieram 105. sesję Rady Dziennej 15 stycznia 2013 roku. Proponuję ustalenie porządku obrad. Nie przeszkadzaj. Projekt porządku obrad został doręczony Państwu do dzisiaj w dniu 17 stycznia 2013 roku. Czy ktoś z członków Rady chciałby zgłosić inne propozycje do przedstawionego porządku obrad 25 sesji? Nie widzę, zatem odczytam całości porządek obrad i proszę o jego przyjęcie. Porządek obrad 25 sesji Rady Dziennej 15 Mszczejowice. Punkt pierwszy, otwarcie 25 sesji Rady Dziennej 15 Mszczejowice. Punkt drugi, przedstawienie projektu porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu 24 sesji Rady Dziennej 15 Mszczejowice z dnia 20 grudnia 2012. Punkt czwarty, podjęcie uchwał. Punkt piąty, sprawy bieżące. Punkt szósty, komunikacje i oświadczenia. Punkt siódmy, zamknięcie 25 sesji. To jest tak. Przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Informuję zatem, że Rada Dziennicy uchwaliła porządek 25 sesji na dzień 24 stycznia bieżącego roku. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego porządku punktu obrad. Przyjęcie protokołu 24 sesji z dnia 20 grudnia 2012 roku. Informuję Państwa radnych, że zgodnie z paragrafem 16 punkt 4 regulaminu Rady Dziennej 15 protokół sesji Rady wykładany jest do wglądu w siedzibie dzielnicy co najmniej na 3 dni przed terminem następnej sesji. Protokół 24 sesji był do wglądu od dnia 17 stycznia bieżącego roku. Do chwili otwarcia 25 sesji nie wpłynął żaden pisemny wniosek dotyczący sprostowania treści protokołu. Wnioskuję zatem o przyjęcie protokołu 24 sesji z dnia 20 grudnia 2012 roku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto jest wstrzymał? Dziękuję bardzo. 17. Proszę Państwa, ja sobie pozwolę teraz taką małą uwagę punktem czwartym przed podjęciem uchwały. Ostatnio zapomnieliśmy o ankietach, które Panie mają do rozdania dla naszych radnych. Może Wiesław, dwa słowa co do ankiety. Proszę Państwa, chciałem zapoznać się z Panią ankietą. I przeczytałem dokładnie, tam jest rzeczywiście napisane, że ankieta nie jest obowiązkowa. Także proszę Państwa, ankieta zostanie rozdana i według woli Państwa możecie Państwo wypełnić ankietę. Chciałem jeszcze jedną rzecz tylko nadmienić, to co mnie się rzuciło odnośnie tej ankiety. Tam są normalne, proste sprawy, proste pytania, raczej nie podlegające dyskusji. Natomiast zwróciły na mnie uwagę, chciałem Państwu wyjaśnić, ponieważ jest tam kwestia podania swojego maila, tak? I proszę Państwa, żeby Państwu ułatwić decyzję, wydaje mi się, bo nie każdy chce podać swój prywatny mail, bo to wiecie Państwo, potem ktoś będzie pisał, ma głupoty czy nie głupoty, dlatego jeżeli ktoś chce podać maila, istnieje taka możliwość, żeby podać adres mail dzielnicy z uwagą do radnego takiego i takiego, co sprawę załatwia. Zgadza mi się Panie? Tak, jak najbardziej. I druga sprawa, wydaje mi się odnośnie, bo wykształcenie to jest rzecz ogólnie dostępna, ponieważ nawet każdy z nas, który startował do wyborów, podawał wykształcenie i było do ogólnej wiadomości to było podane. Natomiast co do zawodu, ponieważ te zawody się tak szybko zmieniają, mówię Państwu, że to jest rzecz, według Państwa też chyba uznania, bo dzisiaj jest się tym, jutro tym, to może być za dwa dni nieaktualne. Dlatego mówię też według uznania, że ktoś chce napisać aktualny zawód, nie ma problemu, jeżeli nie, to może nie wypełnić. I ostatnia rzecz, to co Pani na wstępie tam mają zaznaczone, ankieta jest dobrowolna. Pani powiedzą, dlaczego? Proszę Ciebie, ja tylko chciałem zaraz zapytać. Pan radny jeszcze wydaje mi się, że wprowadził wystarczająco.
Może ja zaczniemy rozdawać i będziemy mówić. To jest ankieta, której informacje będą umieszczone na naszej stronie, aby wyborcy czy mieszkańcy dzielnicy mogli się jak najbardziej zapoznać z taką sylwetką radnego. Ale z tą sylwetką radnego tak samo mogą się spotkać na naszej stronie, gdzie będzie 15. No tak, ale chcemy zebrać te informacje. Dlatego, że nie jest tak stale jak ten. Proszę Państwa, ale posłuchajcie. Nie ma potrzeby się nad tym rozgodzić, bo jest to ankieta dobrowolna. To nie ma życzenia, nie pisze, koniec kropka. A przynajmniej pan. Dobrze, proszę Państwa. Powracamy do. Czy to jeszcze. Jeszcze jedna rzecz. Czy Pani chce, żeby to dzisiaj poszedł i zebrać, czy. Nie, może być na następnej. To proszę Państwa, proszę, żeby wziąć i teraz się wynajmować. Na następną sesję proszę przynieść, jeżeli kto powie. Dlatego teraz ostatnio zapomnieliśmy na końcu sesji o tej projekcie.